Kłódzkie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Marszałek Grzegorz Schreiber w ramach cyklu Porozmawiajmy w Łódzkiem spotkał się z mieszkańcami powiatu Zgierskiego w Zgierzu i Strykowie. Dyskutowano o pomysłach na rozwój województwa, komunikacji, nowych programach pomocowych dla sołectw, ochotniczych straży pożarnych czy kół gospodyń wiejskich. Spotkania były połączone z warsztatami tematycznymi. Jedne dotyczyły cyberbezpieczeństwa, drugie ogrodnictwa. W Zgierzu młodzi ludzie, których pojawiło się wielu, pytali m.in. o możliwość wprowadzenia nowych sportów na lekcje WF-u. Starszych interesowały połączenia tramwajowe i kolejowe. Są takie problemy, które my musimy dopiero próbować zastanowić się nad nimi i rozwiązać je w kolejnych edycjach naszych spotkań. Odpowiedzią naszą na jedno z takich pytań, które miały miejsce w ubiegłym roku, są dzisiejsze nowe programy. Na przykład Świetlica na Plus, które powstały właśnie w trakcie takich spotkań i w taki sposób to z naszej strony się odbywa. Podczas spotkania w Zgierzu wręczone zostały certyfikaty ukończenia Akademii Liderów Województwa Łódzkiego. W spotkaniu uczestniczył także Zbigniew Linkowski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego. W Strykowie marszałek spotkał się z amatorami zieleni na warsztatach ogrodniczych. Tutaj oprócz Zbigniewa Linkowskiego towarzyszyła mu także radna wojewódzka Alicja Antczak. Natomiast wicemarszałek Piotr Adamczyk w ramach cyklu Porozmawiajmy w Łódzkiem spotkał się z mieszkańcami w Łodzi. Dyskutowano o budżecie obywatelskim, karcie seniora, telefonie wsparcia oraz funduszu rozwoju kultury. Przenosimy się teraz do Łowicza. O tym, że mody na gospodyni pięknym życie czyni, przekonały nas panie z kół gospodyń wiejskich. Odbył się tutaj pokaz strojów inspirowany lokalnym folklorem województwa łódzkiego. Wszystko w ramach konkursu zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski oraz Łódzki Dom Kultury. Przewodniczącym jury, które oceniało stroje, był Waldemar Wojciechowski, radny sejmiku województwa łódzkiego. Zadaniem uczestników było zaprojektowanie i wykonanie stroju inspirowanego folklorem z tradycyjnym elementem kulturowym, akcentem stroju ludowego danego regionu w połączeniu z nowoczesnymi trendami modowymi. Bierzemy udział w wielu wyzwaniach kulinarnych przede wszystkim i śpiewaczym. Tym razem postanowiłyśmy wziąć udział w innego rodzaju wyzwaniu. Uzgodniłyśmy, że zaprojektujemy, uszyjemy i wystawimy modelkę, która będzie reprezentować nasz strój. Łowicz był pierwszym miastem, w którym odbyły się lokalne eliminacje. Kolejne pokazy zostały zaplanowane w Sierazu, Stefanówce w powiecie piotrkowskim i Skierniewicach. Piękne operowe arie wybrzmiały w Teatrze Wielkim w Łodzi. Odbyła się tam premiera Traviaty dzieła Giuseppe Verdiego. Wśród słuchaczy byli m.in. marszałek Grzegorz Schreiber i Iwona Koperska, przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego. Przekaż 1,5% podatku, wspierając hospicjum. Witajcie w hospicjum domowym, stacjonarnym i poradni medycyny paliatywnej w Zgierzu. Miejscu, które od lat niesie pomoc i wsparcie pacjentom z nieuleczalnymi chorobami. Nasza organizacja pożytku publicznego działa jako stowarzyszenie od 30 lat i co roku zachęcamy do przekazania nam odliczenia 1,5% podatku. Przekaż 1,5% podatku, wpisując nasz numer KRS w swoje rozliczenie. Chętnie pomożemy Ci też rozliczyć Twój PIT. Skorzystaj z darmowego programu na naszej stronie lub zostaw dokumenty w naszej siedzibie. To niezwykle istotne, bo nasze wsparcie dla pacjentów jest zupełnie bezpłatne w ramach kontraktu z NFZ, a nasz cel to zapewnienie właściwej jakości życia naszych podopiecznych. Zapewniamy, że wszystkie środki zostaną wykorzystane, aby jak najlepiej pomagać potrzebującym podopiecznym hospicjum. Zapisz nasz KRS 00 00 14 5412. Powtarzam 00 00 14 5412. Każda złotówka pomaga.
Uwaga, mamy nową promocję, tym razem dla nowych abonentów. Przygotowaliśmy dla Państwa pakiet praktyczny. Przy podpisaniu nowej umowy na 24 miesiące, biorąc pakiet podstawowy TV plus internet 150 megabitów na sekundę, zapłacisz jedynie 96 zł. Dodatkowo obniżamy opłatę instalacyjną. Dzięki pakietowi praktycznemu zapłacisz mniej. Zapytaj o szczegóły w biurze obsługi klienta Zgierz, ulica Lechonia 2. Lifelong learning to koncepcja uczenia się przez całe życie. To nowe kompetencje i nowe umiejętności, które pozwalają osobom dorosłym dostosowywać się na bieżąco do ewoluującego świata. A dlaczego warto uczyć się przez całe życie? Ludzie nastawieni na rozwój tworzą wyedukowane społeczeństwo i tym samym budują silną gospodarkę. Stałe kształcenie się pozwala pracownikom na rozwój w swoich karierach, co może prowadzić do lepszych stanowisk i wyższych zarobków. Uczenie się może przyczynić się do większej satysfakcji z życia, zwiększenia pewności siebie. Rynek pracy cały czas się zmienia i tylko w ten sposób możemy sprostać wyzwaniom współczesności poprzez ciągły rozwój i podnoszenie swoich kompetencji. Kursy zawodowe, szkolenia dostępne są m.in. w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego. Zdobywanie nowej wiedzy i nowych umiejętności pomagają odnaleźć się na nowoczesnym rynku pracy, ale także takich, które ułatwiają codzienne życie. Dzień dobry, Aleksandra Gębicka. Mamy dziś 20 lutego. Zapraszam na kolejne wydanie programu lokalnego. 20 lutego w całej Polsce odbywa się protest rolników. Domagają się odejścia Unii Europejskiej od Zielonego Ładu, a przede wszystkim zablokowania napływów taniej żywności z Ukrainy do Polski. Rolnicy w ramach protestu blokują drogi w naszym powiecie. Rolnicy przyjechali z Łęczycy i Grabowa, blokują ruch drogowy na ulicy Aleksandrowskiej przy zjeździe na S14, oczekują deklaracji wycofania się z unijnych planów i wstrzymania niekontrolowanego importu produktów rolnych z Ukrainy. No, oczekujemy zmian, żeby rząd już zablokował sprowadzanie towarów z Ukrainy, które ich zdaniem obniżają konkurencyjność polskiej produkcji rolnej, a po drugie oczekują wycofania się z założeń tzw. Zielonego Ładu wprowadzonego przez Unię Europejską. Ich sytuację w tej chwili pogarsza na dodatek trudna sytuacja na krajowym rynku zbóż i niskie ceny surowca. My nie wiemy, jaka będzie nasza przyszłość, tak? Nie możemy utrzymać się z gospodarstwa. Musimy sobie dorabiać na dobrą sprawę, żeby utrzymywać gospodarstwo. Nad przejazdem ciągników rolniczych i bezpieczeństwem czuwają policjanci. Dodatkowo utrudnienia wystąpią na Sosnowcu, gdzie jest wjazd na autostrada 1A2. Kolejne utrudnienie napotkamy w Leonowie, droga 700, wojewódzka 702, a także droga krajowa 91, jest to rondo Emilia. Policja blokuje, zorganizowała tak dobrze wszystkie objazdy, poblokowane są zjazdy, tak? Stoimy tutaj sami, blokujemy sami siebie. Protestujący blokują ruch samochodowy. Korytarzem życia mogą poruszać się tylko pojazdy uprzywilejowane. Forma protestu jest też dlatego taka, bo nie możemy na przykład zaprotestować jak górnik, że nie kopiemy węgla, czyli nie doimy krów, bo ta krowa za dwa dni zdechnie, jak nie wydoimy. Czy nie zasiejemy zboża, czy warzyw, bo 3-4 dni opóźnienia i nie ma nic, już nie ma plonów. 27 lutego rolnicy będą blokować stolicę. Odbędzie się tak zwany gwiaździsty marsz na Warszawę. Tak zapowiadają strajkujący rolnicy, którzy chcą m.in., żeby rząd zadeklarował wycofanie się z Zielonego Ładu. Od 2011 roku 1 marca to święto państwowe, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dla ich uczczenia w wielu miastach w Polsce organizowane są biegi. To już 12. edycja biegu Tropem Wilczym, organizowanego, by upamiętnić żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego. Biegi te odbywają się w całej Polsce, a nawet w niektórych miejscach na świecie. W naszym mieście również kolejny raz odbędzie się to wydarzenie. Po raz kolejny w tym roku marzec zaczynamy od biegu pamięci żołnierzy wyklętych. Tropem Wilczym to jest inicjatywa, którą od kilkunastu lat w Polsce propagujemy, tak zdrowy styl życia, jak i
nowoczesne pamiętanie o naszych bohaterach. Organizatorem zgierskiej edycji jest Muzeum Miasta Zgierza. Wydarzenie podzielone będzie na dwa biegi. Pierwszy honorowy o długości 1963 metry, a drugi główny na dystansie 5 km. Na uczestników i kibiców czekają też inne atrakcje. Będziemy mogli też spotkać się z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej, czy również z pracownikami IPN-u, którzy będą edukowali na temat historyczny. Nie zabraknie też zgierskiej policji ze swoim stanowiskiem ruchu drogowego, która będzie nas uczyła i przypominała, jak po ulicach się poruszać. Bieg odbędzie się 3 marca w Parku Miejskim imienia Tadeusza Kościuszki w Zgierzu, a trasa będzie prowadziła wokół stawu miejskiego. Zapisy na to wydarzenie cały czas trwają. Na bieg można się zapisać do 26 lutego. Bieg oczywiście wymaga wykupienia pakietu startowego, w którego skład wchodzi koszulka, medal oraz opieka medyczna. Zapraszamy do wspólnej zabawy i do wspólnego upamiętnienia tej ważnej rocznicy. Po więcej informacji organizatorzy zapraszają na swoją stronę internetową oraz na social mediowe kanały Miasta Zgierz. Pierwsza edycja programu Mieszkanie za Remont spotka się z dużym zainteresowaniem. W tym roku kolejne lokale zostały włączone do tego projektu. Mieszkanie za Remont to nowatorski program najmu mieszkań komunalnych w Zgierzu. Projekt ten działa już od 2023 roku, a teraz rozpoczęła się jego druga edycja. Od 12 lutego można składać wnioski i już teraz widać, że ta inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem. Zasady tego programu są proste. Osoby starające się o mieszkanie mogą je objąć w najem w zamian za wykonanie w nim remontu z możliwością ubiegania się o rozliczenie części poniesionych kosztów. Kto może wziąć udział w tym programie? Wyjaśnia to nam jego inicjator, prezydent miasta Zgierza Przemysław Staniszewski. Każda osoba, która jest na liście ubiegających się o mieszkanie, spełnia kryteria określone w uchwale Rady Miasta Zgierza w sprawie wynajmowania lokali od naszej gminy z marca 2021 roku i nie ma wobec miasta zaległości finansowych, może być objęta programem. Oprócz osób znajdujących się na liście oczekujących na mieszkanie, mogą brać udział również ci, którzy nigdy wcześniej nie wnioskowali o najem lokalu. Wystarczy spełnić tylko kilka warunków. Zamieszkiwać na terenie gminy Miasto Zgierz z zamiarem stałego pobytu, prowadzić gospodarstwo domowe, posiadać obywatelstwo polskie i spełnić określone kryterium zarobkowe. W drugiej edycji programu Mieszkanie za Remont wytypowano 21 lokali znajdujących się w różnych lokalizacjach Zgierza, które mogą odpowiadać zróżnicowanym potrzebom mieszkańców. Więcej informacji o lokalach, wnioskach oraz bieżące aktualizacje można znaleźć na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej, Zarządcy Mieszkaniowego Zasobu Komunalnego, a także w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza. Zgierz zmienia się, a doskonałą okazją na udowodnienie tej tezy będzie wykonanie fotografii na wystawę grupy Foto Zgierz. Swoje prace mogą Państwo przesyłać organizatorom do 25 lutego. Grupa Foto Zgierz cieszy się dużą popularnością. Mieszkańcy chętnie dzielą się na niej swoimi pracami w wirtualnej rzeczywistości. A teraz jest okazja, aby pokazać je również na żywo. Urząd Miasta Zgierza ogłosił termin wystawy fotograficznej pod nazwą Zgierz się zmienia. To dobra okazja, aby uwiecznić piękno naszego miasta w różnych aspektach i zmianach, jakie przez te lata zaszły w jego krajobrazie. Swoje zdjęcia można wysyłać do 25 lutego na adres mailowy fotozgierz@umz.zgierz.pl. Wernisaż odbędzie się 15 marca w Zgierskiej Galerii Sztuki i potrwa on do 3 kwietnia. Na dziś to już wszystko. Ja się z Państwem żegnam. Wszystkiego dobrego.